Cześć. Takie dwa modele dzisiaj na tapecie. Najpierw wyjmę i dzisiaj jest odcinek mocno inauguracyjny. Uwaga, nakręcony dzisiaj, tak? To nie jest, jak widzicie, nietypowa pora. Jest to nakręcone dzisiaj i przyświeca mi cel, żeby to było kręcone na bieżąco i publikowane w miarę na bieżąco. O co chodzi? Otóż jest to seria odcinków. Możecie się domyślać mniej więcej, o co chodzi w tej serii, ale już mogę stracić. Seria odcinków adwentowa. Otóż jest tak, że jeden z Was, kolega Tipi i drugi z kolegów już Nika, przepraszam, nie pamiętam, ale przygotuję się, przeczytam sobie, znajdę na kolejny dzień, podrzucił całkiem fajny pomysł, żeby coś zrobić z okazji adwentu. I pomysł akurat bardzo prosty, nie tyle w realizacji, co w zrozumieniu. Robimy pociąg, robimy skład taki, w którym codziennie pojawi się nowy wagon, tak żeby gdzieś koło Wigilii osiągnąć skład 24 wagonów. Domyślacie się, dzisiaj jest 1 grudnia, że dzisiaj właśnie jest pierwszy odcinek, pierwszy wagon właśnie wypakowuję. Tak się złożyło, że ściągnąłem to, co ściągnąłem z półki, to jest model nowy, stąd musiałem się poszarpać troszeczkę tu ze zdjęciem folii. Kręcę to na żywo, bez specjalnie przygotowania. Jedyne przygotowanie to było znalezienie modeli na półce. I teraz tak, żeby to wszystko nie było nudne, bo wiadomo, że no ileż można pokazywać ten sam skład przez 24 dni z rzędu, to same odcinki nie będą tylko i wyłącznie o pokazywaniu tutaj tego przejazdu modeli, tylko w każdym z odcinków będę miał coś do powiedzenia, coś do przekazania. Takich tematów mam oczywiście mnóstwo rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć. Kłębi mi się teraz w głowie i to wszystkie chciałbym powiedzieć naraz, teraz, w tym momencie, bo już to w głowie mam, no ale jakoś na 24 odcinki muszę to rozdzielić. Siłą rzeczy dzisiejszy odcinek jest odcinkiem organizacyjnym, w którym opowiadam dokładnie, co to ma być. W tej chwili już wydaje mi się, że w miarę zarysowałem, o czym będzie ta seria. Seria będzie przedstawiała rosnący pociąg do 24 wagonów i plus opowiedzenie, moja narracja w jakimś temacie. Dzisiaj odcinek organizacyjny. Żeby dopełnić tu całości takich spraw organizacyjnych, to od razu mówię, że decyzję już, jak ma wyglądać ten pociąg, już podjąłem. Nie ma żadnych tu pomysłów i tak dalej. Zwyczajnie tego nie zrealizuję, bo już w głowie wiem, co to ma być, stąd wszelkie pomysły i teraz popuszczanie fantazji nie mają sensu, nawet za rok, bo kto wie, co będziemy robić za rok. Stąd tu i teraz tak to się dzieje. Kwestia organizacyjna, odcinki staram się kręcić codziennie i zamieszczać je koło godziny 18, tak żeby zdążyły się wyrenderować i zamieścić, ale może się zdarzyć, że do tego czasu się nie wyrobię, może się zdarzyć, że danego dnia odcinka nie będzie, przepraszam, no ale no po prostu jest to normalne, prowadzę normalne życie, może się zdarzyć, że zwyczajnie nie ma czasu i zdarzy się na pewno tak, że pewne odcinki będą nakręcone zawczasu i przy czym no od razu mogę powiedzieć, że jak wszystko dobrze pójdzie, to zawczasu będą nakręcone odcinki wigilijne i tuż przed Wigilią. Dlaczego? No dlatego, że w tych dniach, tak jak mówię, jak wszystko dobrze pójdzie, zwyczajnie mnie nie będzie przy makiecie. Będę w Polsce, będę jechał do Polski, więc tamte kilka odcinków będę musiał nakręcić wcześniej. Co wcale łatwe nie będzie i może się okazać, że będzie, nie wiem, jeden zbiorczy odcinek. Nie wiem, to wszystko dzieje się na bieżąco. Takie są szczytne cele, nakręcić 24 odcinki. Czy mi się to uda? No to zobaczymy. Dobra, to kolejna rzecz organizacyjna.
I chyba ostatnia. No tak, powinienem opowiedzieć, co to będzie za skład i dlaczego takie modele. Skład zdecydowałem się wybrać modele, zbudować go z modeli jednorodnych. Dlaczego z modeli jednorodnych? No, 24 wagony, żeby to pojechało. I akurat doświadczenia z tymi węglarkami tu firmy Rocco Fleischmann, z tymi falsami niemieckimi w polskich oznaczeniach. Moje są bardzo dobre, te wagony świetnie jeżdżą i spokojnie poradzą sobie w grupie 24 wagonów. Mi nie zależy na super ambitnym zadaniu, żebym tutaj ustawił 24, nie wiem, Y czy Z, bo po co mi to, jak to nie pojedzie. To wiem, że mi zdecydowanie pojedzie. Stąd będę mógł się skupić na narracji i na koniec wyjdzie nam fajny długi skład, a nie na walce z wagonami. Wagony też będą jednorodne, to będzie jeden ten sam typ. Nie to, że tu cysterna, tu to, tu tamto. Nie mam ambicji budowania super mieszanego składu. Wagony będą jednorodne. Dlaczego mają być jednorodne? Ano właśnie z tych samych powodów, żeby skład nie powodował rozprzęgania i tak dalej, bo różna wysokość gniazda kinematyki krótkiego sprzęgu i tyle. Dlaczego taka lokomotywa? ST44 powinien sobie z powodzeniem z tym poradzić, spalinówka, niech to ciągnie. I początkowo myślałem o lokomotywie Rocco, ale zdecydowałem się na Pico, na ostatnią nowość, na numer 788 i już wytłumaczę dlaczego. Ano dlatego, że fotografowałem tą lokomotywę i gdzieś teraz niedawno, jak zapowiadałem w unboxingu, czy uwaga, zapowiem w unboxingu, bo może tego odcinka nie widzieliście. Jeszcze już nie pamiętam w tym momencie, jakie rozplanowałem co do emisji. Wspominałem, że będę chciał na pewno użyć ten model na makiecie i akurat tak się składa, że wybór teraz padł na niego. Dobra, tyle spraw organizacyjnych. Teraz chyba pora ustawić to na makiecie. Muszę to zrobić tak. Jeszcze ze spraw organizacyjnych. No, oczywiście będę się starał minimum tutaj wysiłku zrobienie filmów przedsięwziąć, czyli przynajmniej w tych odcinkach takich kręconych dziennie nie będzie czegoś takiego, że przejazd złożony z wielu scen i tak dalej. Ot, jedno kółko przejedzie i do widzenia, zobaczycie to z góry. Jeszcze jedna sprawa, znalazłem gdzieś mikrofon, który mam przypięty tutaj do koszulki. Mam nadzieję, że nagranie jest lepsze, słychać mnie lepiej. Jest to lepszej jakości jak gadanie do wbudowanego mikrofonu kamery. Czuję się niemalże, jakbym to prezentował na żywo. No i widzicie. No nic, na razie to zostawimy, ale generalnie mam tu podejście takie, że zdecydowanie będę jeździł na sprzęgach oczkowych na początku roku, później gdzieś w dalszej części, tam gdzie będzie mi ich brakowało, bo to są wagony Fleischmana też, to pewnie na tych sprzęgach krótkich, ale na razie ze względu na to, że te początkowe wagony, kinematyki początkowych wagonów będą miały największe obciążenie długiego składu, tutaj na razie zaczynamy na sprzęgach oczkowych. No i tak, widzę, że coś makieta mi straciła zasilanie. Muszę się tutaj przejść i zobaczyć, o co chodzi. Gdzieś mi się coś rozłączyło. Przede wszystkim to mi się wyleciał mi mikrofon, muszę go na chwilę odpiąć. No, mam malutką awarię. I to nie z kamerą, tylko tu z zasilaniem. Muszę wyłączyć zasilanie i jakoś to naprawić. Poczekajcie. Troszeczkę. Ciekawe, czy mnie słychać, jak tak sobie gadam. Ajajajajajajajaj. To wszystko się tam dzieje, jak człowiekowi zależy, żeby wszystko było ok, to nagle coś zaczyna szwankować.
Dobra, wiecie co, ja po prostu rozłączę i za moment się włączę, jak usunę usterkę. No dobrze, chyba udało mi się usunąć usterkę. Zaraz też Wam o niej opowiem, bo może jutro zapomnę, a to też jest zdecydowanie temacik taki na opowieści w tych odcinkach. No ale najpierw tylko ustawię adres lokomotywy 88, muszę się nabawić na pilocie, a nie wziąłem ze sobą komórki na dół. Dobra, coś tam już działa, musimy włączyć światła, tak, nasz skład jedzie. Pierwszy przejazd. Zobaczymy na początku, jak przejedzie. Słychać mnie? Słychać, mam nadzieję. Dobra, jeździ, niech pociąg sobie jeździ, a już Wam opowiem, o co chodzi. O tutaj, pokazuję to, co widać. Tu jest tak, że wbudowałem sobie przełącznik. Przełącznik, który kiedyś dawno temu, 6 lat temu, tak, wymontowałem z listwy zasilającej, zwyczajnej takiego rozgałęziacza, którego kabel tu widzicie zwisający, tak, to jest ten kabel. Wymontowałem z listy, poświęciłem tą listę. Inaczej, ta listwa jest zbudowana tutaj z tyłu, od środka. Wymontowałem na zewnątrz, żeby wygodnie włączać sobie makietę. No, włączałem długo i po paru latach zwyczajnie już to się wysłożyło, a dokładnie podczas przeprowadzki przycisk ten się rozleciał. No i prawda jest taka, że choć się przeprowadziłem na początku lata, choć już niedługo minie pół roku, to w dalszym ciągu nie mam czasu na wiele poprawek na makiecie. Owszem, nakręciłem odcinek, gdzie złożyłem makietę i tak dalej, ale ponadto nic więcej nie zrobiłem. Zwyczajnie nie mam na to czasu. A temat tutaj nakręcenia jakiegoś odcinku też mi ten czas zabiera, stąd jest to, jak to się mówi, prowizorka w jakiś sposób, te prowizorki najczęściej długo trwają i tak już ta prowizorka trwa parę miesięcy, czyli rozwalony przycisk. Broń Boże dotykać tam palcami, nie jest to zabezpieczone, głupio mi z tego powodu, no ale tak mam. Póki co zdecydowałem się użyć tam takiego, bo nie mam tego przełącznika nowego, użyć takiego tak jakby gniazdka przenośnego z przełącznikiem. Tam to włączam, no ale coś z tym muszę zrobić w ostateczności. Jak nie kupię takiej części gdzieś tam w markecie budowlanym, takiego przełącznika, cały czas zapominam, jak jestem w markecie, żeby poszukać. Jak nie kupię przełącznika, to zwyczajnie muszę to wyrzucić, spiąć to na krótko i zasilanie będzie zwyczajnie przez wtyczkę, czyli choćby z tamtym rozwiązaniem, które przed chwilą Wam pokazałem. No, to tak jak mówię, w każdym odcinku chciałbym o czymś opowiedzieć, tu choćby opowiadam po raz kolejny już w ostatnich odcinkach o permanentnym braku czasu i czym się to objawia, czego nie mogę na przykład zrobić, abym chciał. Z innych ciekawostek, skoro o braku czasu, no to teraz, dosłownie teraz, jak przechodziłem w to miejsce, zauważyłem, że tu się coś mocno zwichrowało. Czemu się mocno zwichrowało? Tu się coś rozłączyło. I nie wiem, czy ja to zaczepiłem, czy ktoś mi zaczepił. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten słup prawie się rozleciał. Tu mi wszystko zleciało. No muszę to naprawić, tak? I to nawet nie jest tutaj teraz opowieść o tym, że wiecznie mi brakuje czasu, tylko opowieść, jak to fajnie jest tą siecią trakcji elektrycznej. Już kiedyś w którychś odcinkach o tym mówiłem. Ano tak jest fajnie, że to jest nie miała baba kłopotu, to sobie założyła sieć trakcji elektrycznej na makiecie. Niestety jest to mega upierdliwe, gdzieś to się ciągle zaczepia i to nie chodzi o to, że ja tutaj mam na brzegu makiety, bo rzeczywiście mam. Chodzi o to, że wyciągam tabor, który się wykolei, coś tam poprawiamy, ciągle coś się dzieje i to naprawdę znakomicie przeszkadza. Gdyby było, że mam ruchome małe ludziki, tak w skali 1 do 87, które mi naprawią tą
sieć trakcji gdzieś tam z jakichś pociągów sieciowych, to byłoby super, ale niestety nie ma. No i dobrze, skład sobie jeździ, pora kończyć pierwszy odcinek. Ja też nie chcę kręcić tych odcinków długo, bo długo się będą renderować, długo się będą uploadowały, stąd pora kończyć. Tak jak mówiłem, mam wiele rzeczy do opowiedzenia, może się będę powtarzał, na pewno się będę powtarzał, jakieś tam rzeczy nie dopowiem, ale to wszystko chyba będzie pora omawiać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj na 1 grudnia, odcinek pierwszy, tematy organizacyjne, jedzie jeden wagon. To nic, dziękuję za obejrzenie filmu i już chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, ale jeszcze tylko takie słowo wyjaśnienia. Gdzieś tam mam zaplanowane ileś odcinków o godzinie 10. Te plany mniej więcej będą realizowane, tak? Także dalej możecie się spodziewać 3 filmów w tygodniu. To, co robimy teraz, te 24 odcinki, to jest ekstra, tak? Powiedzmy, raz na jakiś czas podłapię szalony pomysł i będę starał się go zrealizować. Tym razem jest to pomysł na 24 odcinki. Także tamte inne odcinki będą. Ale może się okazać, że siłą rzeczy nie będę miał energii ani zwyczajnie czasu na robienie odcinków typu na życzenie, że coś tam na makiecie, jakiś zestawiony skład. Zwyczajnie jest kwestia też taka, że makieta będzie zajęta tutaj tym składem. Stąd spodziewajcie się o 10 bardziej unboxingów, tych sporo nakręciłem, i odcinków przy torach, jak także jakichś tam odcinków specjalnych, które doraźnie kręcę i kręcić będę. Na przykład przy komputerze. A z jazdy na makiecie to 24 dni znajdzie ten ST44 u mnie zatrudnienie. Dobra, tym razem się żegnam. Cześć!